Czekam na lato, żeby móc poczuć się jak dziecko. W czasach, gdy coraz rzadziej chce mi się uśmiechać, ale otwara problemy na bok, bo znajomi po mnie już jadą, chcę po prostu uciec stąd. Widzisz, nie rozwieje się tak bardzo, jej, 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 jej. Nie wiedziemy uciec gdzieś, jej, 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 jej. Tam, gdzie nikt nie pozna mnie. Dziś mam szkołę i pracę swoje, zdrowie i poniedziałek. Chcę po prostu znów poczuć plażę. Pryzma. Widzicie, Romeo teraz zbiera pokos sobie z trawy. A tutaj mamy, co sialiśmy sobie, lucernę z owsem. Już raz tam przy drodze przejechał. Wozimy sobie na jeden rozrzutnik. Ja będę na pryzmie dzisiaj, Romeo będzie kosił i będzie woził. Wtedy skosiliśmy sobie jedną łąkę, żeby też dorzucić do tego, żeby troszkę pryzmę dało. Tak gdzieś z 1,5 hektara, dobre 1,5 hektara będzie do skoszenia na pryzmę. Owiec fajnie jest w takiej fazie woskowej, więc powinno fajnie się zakisić bez żadnego zakiszacza. Tam przy drodze przejechał, to powiem wam, lucerka na dole jest aż zielono. Tutaj w tym momencie, gdzie idziemy, owiec jest po pas, to myślę, że troszkę pryzmę da. Zobaczcie, Ferdek sobie aż mruczy. Wejdziemy sobie trochę w owies. Może sobie drona też zabrałem. Zobaczcie, jaka ładna lucerka jest na dole. Luks, normalnie luks. Widać, że fachowiec siał, nie? Fach w ręku, tak bywa, jak to się mówi. Nie no, przyjechałem z nim dwa pierwsze, bo potem będę na pryzmie cały czas, żeby wam coś nagrać. Teraz zbiera tam jeszcze jeden pokaz, będziemy na trawy. Teraz widzę, już jedzie chyba owiec. Wziął bruzdy między koła, widzę. Jo. I zobaczcie, pierwszy właśnie, nie chcieliśmy owsa właśnie teraz kosić kosiarką, żeby w baloty, bo baliśmy się, że pierwszy raz mamy lucernę, bo baliśmy się, że lucernę powyrywa za krótko. Zobaczcie, jaka ładna lucerka jest duża z boków, jak się patrzy. Tutaj nawet zaczęła kwitnąć. Teraz będzie ładnie przycięta, tak na wysokości 20 cm, 15 i ładnie sobie szybko odbije. Będzie luks. I potem wiadomo, już potem będziemy sobie kosić. Tam owiec poprzypalało trochę dalej, bo jest słabsza ziemia. Potem będziemy już sobie kosić kosiarką i oczywiście robić baloty. Więc robota fajnie będzie szła. Zrobimy sobie pryzmę, wycinek mamy. Więc robota będzie szła. Zobaczcie, tutaj sobie stanę. Owiec mam praktycznie aż powyżej pępka. Luks, kurwa. Panie, co on tak kopci? Zajebisty futer będzie. No i zobaczcie, mordeczki, Romeo jedzie już trzeci raz w koło. Luks, normalnie mi się to podoba. Zobaczcie, jak ładnie lucerkę widać na dole. Owiec też nie był za gęsto posiany, więc nie wydusił. Więc jest, zobaczcie, od cholery jest. Teraz ładnie powinno odbić. Będzie luks futer. Panie, kurwa.
Panie, a co on tak kopci? Kurwa, silnik do remontu. Troszkę wiadomo, chwasty wyszły, no ale one wyginą przed zimę. Zobaczcie, jak ładnie wrzuca. Tu sobie stanę. Pełny, biorę traktor. Romeo tam jeszcze dopełnia. Plimy sobie makusia i lecimy na pryzmę. Dobra, kopamy sobie podrożutnik. Ciepły? Sypiemy trzecią przyczepę. Ładnie idzie robota. Wach wyczepiam i Romeo jedzie dalej, a ja będę ugniatał. Więc robota idzie. Nie ma lipy, to się mówi. No i dobra mordy, mamy wykręcone. Ugniatam, Romeo sobie pojechał. Robota fajnie idzie, się wcale nie spieszę. Trochę kawałek ma na tą łąkę, więc jak zanim na kosi, zanim przyjedzie, to prawie 50 minut mija. Więc mam tutaj czas, żeby sobie na bieżąco ładnie ugnieść. Fajnie idzie robota, tak myślę. Ponad 10 rozrzutników będzie.
No czemu robimy w pryzmę, już wam mówię. Bo by się owiec cały osypał, jakby się skosiło kosiarką. A jak orkan złapie owiec cały, to wszystko jest na przyczepie zaraz, nie? Więc walimy w pryzmę, wycinek mamy, więc nie ma tu żadnego problemu. Kwestia, mówię, zwiezienia, ugniecenia, obsypień też mamy, to nie ma problemu. Kwestia przykrycia, obsypania i gra. No i oczywiście musi być wieńcowa na końcu, żeby ta kosiarka się ładnie ukisiła, jak to się mówi, nie? Czy trochę przedłużamy pryzmę, bo trochę za krótko zaczęliśmy robić. Wiadomo, taki placek będzie, no ale... Mówię, właśnie tutaj chodziło o ten owiec, żeby się nie osypał, bo ten owiec właśnie tutaj jest najbardziej potrzebny w tej kiszonce. Działa jako zakiszacz, tak można powiedzieć. To swoje mleko, jak tutaj teraz ugniatam, to wszystko ładnie się wyciska z owsa. Tak mówiłem na polu, jest w fazie takiej woskowej. Powinno się ładnie zakisić, a potem już mówię, będziemy sobie robić lucerkę w baloty, powijać i tyle. To będzie za mała ilość, żeby w pryzmę. Wiadomo, tutaj dużo masy jest, bo jest owiec. Lucerny tam dużo nie ma, no ale teraz słyszałem, że na weekend mają, zapowiadają jakieś tam deszcze. No ładnie popada lucerka, już ładnie sobie odbije, będzie sobie rosła. Jak już zeszła, to już wygrana jest, to już lucerka będzie, więc fajnie. 4 pokosy, myślę 5, może 5, no zobaczymy, ile się uda, zawsze będzie się zbierać. Zawsze jakoś tam zapotrzebowanie tego białka na byczku będzie. Się będzie dawać raz balota siano kieszonki, czy tam siana, a raz lucerki, więc myślę, że byczki będą zadowolone. Fajka. Dzisiaj mamy, jak wam mówię, wtorek, 19 lipca. W weekend byliśmy na weselichu kuzynki, więc impreza była zajebista. Ja trochę chory byłem, więc nie mogłem tyle wypić, no ale impreza była zajebista. Wybawiliśmy się na wszystkie czasy. Chcieliśmy wczoraj robić kiszonkę, no ale jeszcze wszyscy nie byli w stanie, po weselu, jak to się mówi. No ale dzisiaj już działamy ładnie. Myślę, że do wieczora damy radę zwieść. Wiadomo, to organem to nie jest tak szybko. No i też nie jest tak blisko, żeby przywieźć. Ale ogarniemy. Wszystko jest do ogarnięcia. Jak są chęci, jest wszystko, jak to się mówi. Dzisiaj jest środa, na czwartek, piątek prawdopodobnie jadę wozić trawę znowu kejsem. Zobaczymy, czy pogoda nie planuje planów, nie pokrzyżuje planów. Bo niby coś tam na weekend słyszałem, że jakieś tam burze czy coś. To dzisiaj już odjebać idzie, powiem wam tak brzydko. Że słońce tak grzeje, że człowiek od samego stania się poci. Później jak będzie większa pryzma, też wam coś nagram. Teraz nie będę wam wszystkiego też nagrywał. Taka mała pryzma, to nie ma tam, nic się nie dzieje zbytnio. Nie większa pryzma, to coś nagram też z drona. Widzieliście, że ujęcie na polu już były. No i mordeczki, widzicie, pryzma rośnie w oczach. Do nieba jest daleko, jak to się mówi. Przed chwilą był, wysypał, teraz już ugniatam. Mówił, że niecałe 2 rozrzutniki jeszcze będą i fajrant. Elegancko. Ładnie się ugniata to, bo to jest króciutkie, fajne, pocięte. Więc nie ma żadnego problemu, bo to zawsze pamiętam, jak się kiedyś robiło trawę w pryzmę. Zawsze było ten, takie się kotłowało wszystko. No wiadomo, jak z dobra przyczepa, co teraz to otnie, nie? To się fajnie ugniata. Im krótsze, tym lepsze, nie? No i co, mordy, ja ugniatam, czekam na 2 ostatnie przyczepki, ugniatę sobie, zostawię ją sobie na noc, jutro jeszcze raz sobie raz przelecę pojedynczo,
Jutro będziemy przykrywać. No i co, mordy? Mam nadzieję, że vlog się spodobał, długo takiego nie było. Teraz już na pewno lucerna będzie następna poloty, czyli w następnym vlogu. Pewnie będziemy się widzieć z lucerną w balotach i z owijarką. I to by było na tyle dzisiaj. Czekamy na żniwa. Miejmy nadzieję, że spotkamy się już w następnym vlogu w kombajnie. Czy na polu rzepaku, zobaczymy jak to wyjdzie. I tyle, no. Trzymajcie się. Nara, cześć!